Witam wszystkich. Ci, którzy mnie znają, nazywam się Iwaszkiewicz Dawid i powiem wam krótkie moje świadectwo. Najpierw chcę podziękować Panu Zastępów. Dziękuję Ci, Panie Zastępów, że prostujesz moje ścieżki. Powiem wam pokrótce, że zastanawiałem się, czy powiedzieć to świadectwo i ci rysałem znak. Więc powiem wam. Jak kiedy miałem 7 lat i ten chłopiec nabierał świadomości, pamiętam swojego ojca, jak chodził w skórze czarnej, to był obrotny facet, zajmował się handlem, mama była piękna, zakład studencki, modelki, kariery nie zrobiła, wódkę ją zniszczyła, mojego taty też alkohol zniszczył. I pamiętam ten czas, jak siostrą bliźniaczką mieszkaliśmy w Zielonej Górze i tata pijany przychodził do nas do pokoju i czułem zapach tej skóry, perfum Hattrick i ten alkohol. I w tym czasie miałem sen proroczy, który trwał 7 dni, że spadnę z dachu. 7 lat później, po separacji, przeprowadziliśmy się do ojca, on tam obiecywał złote komputery, wszystko. Obiecywał, nigdy swoich obietnic nie dotrzymał. To też jest bardzo ważne, czemu to mówię. I w tym czasie znowu ten sen się przyśnił, że spadnę z dachu. Trafiłem do więzienia w wieku 19 lat. Moje życie było takie, że po prostu ja, mój tata w ogóle był takim człowiekiem, on maskował się. Dobrze się maskował. Cały czas na bani chodził, wydawał pieniądze, maskował się, bo nie był dla mnie żadnym autorytetem i też nigdy w sumie nie musiałem go słuchać, więc robiłem co chciałem, więc ja się nauczyłem życia takiego na haju. Byłem przestępcą, przyjemnie wyglądałem, pachniałem, robiłem takie rzeczy, co się w pale nie mieści. Na tym się ogólnie wychowałem. Nie wiedziałem, nie znałem innego życia. Więc tylko seks, drugs, przestępstwa, bandytstwa. No to się kumulowało, robiło się coraz gorzej. Ja nie wiedziałem, że w ogóle to jest złe. To było spoko. Byłem na wozie i wolwozem, byłem panem i byłem i bezdomny. I powiem wam, jak wyszedłem z więzienia, miałem 21 lat, poszedłem na pogrzeb mojej mamy, a po pół roku spadłem z dachu. Spadłem z dachu, pracowaliśmy nowoczesne pokrycie dachowe jak Castorama i z dachu spadłem do parkingu na beton. W 3 miesiące się pozbierałem, rehabilitacja i tak stoję tu przed wami, to nie był pierwszy wypadek, zginąłbym 7 razy w życiu. Więc dalej, kiedy miałem już pieniądze za odszkodowanie, dalej wszedłem w ten świat przestępczy. Nie miałem świadomości w ogóle, co się może stać w życiu. Moja siostra to w ogóle przeze mnie, to dostawała depresji, naprawdę poważnej depresji, że włosy jej wypadały. Bo mama umarła, Dawid spadł z dachu, nasza rodzina była posypana, ona wyjechała do Holandii. I wiecie co, w ogóle mój tata był człowiekiem religijnym, katolikiem. I dzięki niemu w sumie ja tak naprawdę uwierzyłem w Jezusa i zawsze do niego się modliłem i tak mówi się, że w czepku urodzony. No ale to Jezus mi pomagał. Chociaż jeszcze osobiście nie miałem z nim więzi duchowej. Ale zawsze do niego się modliłem. Co chciałbym wam powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że znowu trafiłem do więzienia. Niedawno wyszedłem pół roku temu. Ale przed tym wyjechałem do Anglii, bo uciekałem przed tym wyrokiem i w Anglii przez pierwszy rok zwiedziłem 5 miast, w każdym mieście tak sobie pozamykałem życie, że uciekałem do innego, mówię, w tym nowym znowu zacznę, ale te moje więzi z tym światem przestępczym, one były tak silne we mnie, że ja tylko tak żyłem, nie umiałem inaczej żyć. Mi się to podobało w sumie, z drugiej strony tego nie chciałem, nie wiedziałem jak przestać, ale to też uwielbiałem. I też jarałem krak, jak spróbowałem, to w ogóle nie chcę na ten temat rozmawiać, no ale to naprawdę dużo tego było. No i w każdym razie, słuchajcie, nawróciłem się. Zacząłem szukać Boga z całego serca, krzyczałem do nieba. 2 tygodnie później Bóg się do mnie odezwał, kiedy czekałem na znajomych, piłem whisky, już to whisky kończyłem, już byłem podpity i Bóg się do mnie odezwał. I wiecie co ja chcę powiedzieć, w ogóle dzisiaj chcę powiedzieć, że kiedy tak naprawdę szukamy Boga, to będziemy wiedzieć, w którym momencie to nas mówi. Więc wtedy on do mnie przemówił, on powiedział mi w myślach, co mam robić, ja zacząłem to wpisywać w komputer, zacząłem potem płakać, że naprawdę istnieje, że mi odpowiada. I poszedłem na dzień później na spotkanie z chrześcijanami, to byli w sumie ludzie z kościoła protestanckiego, ale w każdym razie są Boże dzieci, położyły na mnie ręce, zostałem uwolniony, tak narodzony z Ducha Świętego. Kiedy zostałem oczyszczony przez Ducha Świętego, nie wiedziałem, że się na nowo już narodziłem, oddałem swoje życie Jezusowi i tak się zaczęła moja przygoda z Bogiem. Więc 3 miesiące chodziłem w takiej miłości Bożej, że myślałem, że to się nigdy nie skończy. Ja byłem zakochany, mówię, wow, jak chcę każdemu to powiedzieć, to było coś cudownego. I zacząłem modlić się do Boga w sumie, że nie chcę wracać do więzienia, ale kiedy ja wszedłem na internet, zobaczyłem, że na internecie
Chrześcijanie, prawdziwi ludzie wierzący są na całym świecie, a w Polsce jeszcze więcej, to mówię wam szczerze, Bóg mi świadkiem, że nie kłamie, mówię, Boże, mówię, ja chcę do Polski, ale z drugiej strony nie, przecież wyrok, nie, no ja nie chcę iść siedzieć. I wiecie co, kiedyś zadzwoniłem do Artura, nie wiem czy Artur pamięta tą rozmowę, a ja pamiętam bardzo dobrze i Artur mi powiedział tak, wiesz co, jeżeli ja taki kretyn, mówi bandyta, mówi chyba powiedział nawet gangster, żyj dzisiaj w sukcesie, przez Bożą łaskę, to ty też możesz. Ja sobie wziąłem to do serca, ja słuchałem tego nauczania, ja widziałem w nich Jezusa, ja zapragnąłem w sercu tu być, ale nie chciałem wracać, bo do tej Polski, nie wiem czego się bałem tak naprawdę tego więzienia, no ale też miałem wrogów dużo, nie? Nie byłem takim przyjemnym też facetem, nie powiem. W każdym bądź razie powiem wam, że zacząłem modlić się i pierwszy raz usłyszałem głos Boży, powiedział mi kilka słów i na końcu szybko, żeby ta rozmowa się nie przerwała, mówię, Boże, ja nie chcę pójść siedzieć. I Bóg do mnie mówi, pójdziesz. Ja sobie myślę, nie, nie, to chyba nie Bóg, to chyba diabeł do mnie powiedział. I nie wierzyłem w to. I powiem wam tak, w każdym bądź razie, dostałem proroctwo, wstawiłem się, pojechałem do więzienia, słuchaj, to jak najszybciej powiedzieć, o co chodzi w ogóle. W więzieniu. Całą drogę głosiłem policjantom w ogóle Ewangelię, bo siadałem w ręce. W nadołkach już trzy osoby się nawróciły. I więc trafiłem na petkę, bo byłem 11 lat temu karany i tam, więc na recydywie też siedziałem, bo później przywieźli. I więc pamiętam, jako nowy człowiek trafiłem do więzienia, naprawdę nowe stworzenie, nowe toki myślowe i to wszystko. Trochę wpakowałem też się w religię i było dosyć ciężko, ale pamiętam, że ci ludzie zdemonizowani wszyscy, naprawdę, znałem życie, też taki kiedyś byłem, więc ich tak nie oceniałem, nie oceniałem ich też, nie? I mówię, Boże, co ja tu robię w ogóle? Po co ja się tu wstawiłem? Trochę żałowałem na początku. A Jezus do mnie mówi, idź i mów o mnie. Ja mówię, kurde, dobra, jak? Wy co, jak mam to zrobić, wiecie? No i tak poznałem jakiegoś chłopaka. No i idę do niego na celę gipsującą. Jak siedzę, coś tam gadam. I nagle patrzę, ten grypsujący mówi, że ma kostkę chorą. Ja mówię, o fajnie, masz kostkę chorą, to zaraz będzie zdrowa. A on mówi, tak patrzy na mnie i mówię, słuchaj, no ja znam Jezusa, no. Narodziłem się na nowo, jestem tutaj z woli Bożej posłany, mówię, uzdrowię cię teraz. A ten gościu w ogóle, co obok siedzi, mówi, no ja mu wierzę. I tak się zaczęło. On mi dodał wiary, ten chłopak. No i tak miesiąc czasu tam siedziałem, bo przyszła kolejny wyrok, recydywa mi zwieźli. Jak przychodzili po 5 osób na celę. Co to za ręce, które leczą? Tam 3 pawilony gadały w ogóle. Mówię, to Chrystus mówię. Dobra, powiem wam jeszcze jedną fajną historię. Duch Święty to zorganizował. Taki chłopak, pamiętam, że miałem zły dzień w ogóle. Miałem strasznie zły dzień. Nie chciało mi się z nikim gadać. Taki chłopak, do mnie siedzieliśmy na celi, u takich ludzi, takich gości, do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, bo ty jak chodzisz uśmiechnięty, ja nie wiem, skąd ty masz taki uśmiech w ogóle, jakiś taki pogodny jesteś. Ja tak często cię słucham, no i tak bierze wszystko za serce, do serca sobie wszystko, znaczy trzyma wszystko w sercu. A ja mówię do niego, słuchaj, ale weź mnie nie dotykaj. Co ty taki dziwny jesteś? Ja mówię, słuchaj, no nie tykaj mnie, mam dzisiaj zły dzień, nie chcę się z tobą rozmawiać. A on zaczyna mówić mi o swoim życiu. I wiecie, co wiedziałem, że to Duch Święty zorganizował, więc mówię, dobra, mów. I on zacząłem mówić, ja mi się nie chcę go słuchać, ale wiem, że to jest już działanie Boże. I słuchajcie, co się wydarzyło. Obok tej celi miał w ogóle klawisz. Miał swój tam... Kantorek, no, różnie to nazywam, nie chcę przypinać. Słuchajcie, i najlepsze to było to, że tak, ten chłopak przyjął Jezusa i powiedział mi, że w ogóle ksiądz mu kiedyś powiedział, że ma 4 demony, które ksiądz nie może wygonić. A on mówi, no to ksiądz nie może, ale ja mogę, mówię. No i on powiedział, oddał życie Jezusowi, ja na chłopa patrzę, a te manifestacje tych wyduchów zaczynają się w nim objawiać i on tam zaczyna w ogóle dostawać takich ruchów, no to ja ręce na niego i rozkazuję im wyjść. I tak samo jak mnie uwolnił, prosiłem Ducha Świętego, żeby go oczyszczał. I to było tak głośno, tam było tak głośno na tej celi, ja tak krzyczałem mocno i on też tam, jak wąż w ogóle, zęby w ogóle, po tych nogach, naprawdę taka mocna w ogóle jazda, nie? Oddziałowy ani jeden nie przyszedł, tylko ludzie w ogóle wchodzili do tej celi, patrzyli co się dzieje i mówią, ty, a ty jakiś prorok jesteś? A ja tam, szakarabarabarakasara, wyjdź w imieniu Jezusa, mówię, precz z niego, diable! No, i widzę co oni tam było. Chodziłem do psychologa też na rozmowy. Jedna psycholożka, wyobraźcie sobie, jak wzięła mnie na rozmowę, twarda babka, siedzi, zaciśnięte zęby. A ja zacząłem się otwierać i czuję, że Duch Święty przeze mnie mówi w ogóle, to idzie wyczuć. A ona na końcu tej rozmowy widziała tak.
I nie, do pracy nie przyszła już. Na następne spotkanie przyszła inna pani psycholog. I dobra, powiem wam, wyszedłem z więzienia. Dowiedziałem się, że mój tata jest w szpitalu. Wiecie, naprawdę długo bił, nie? Ja dziękuję Bogu, że jestem ostatnim mężczyzną z rodu Iwaszkiewiczów, który przeciął pępowinę. Wyrzekłem się starego Dawida, w ogóle nie mam z nim wspólnego. I wiecie co? Pamiętałem jedną rzecz. W ogóle nie wiedziałem, czy się skończy w ogóle, bo dzwonię do tego doktora i ten doktor mówi, to twój tata jest. Ja mówię, tak. On mówi, no to chyba ładnie dawał, bo jest podłączany, tam wszystko jest wyłączone, nogi popuchnięte, w ogóle źle wygląda. A my się modliliśmy z siostrą. Dzięki temu Bóg działał ku dobremu w życiu mojej siostry i ona się naprawdę nawróciła. Bo też już w Holandii się nawróciła, jak ja jechałem do tej Polski, do więzienia. To jeszcze pojechałem już do Holandii, bo Duch Święty powiedział. I wiecie, ta naprawdę sytuacja do tego, to był cud. Tata był podłączany, przyśnił się babci w nocy, że ją przeprasza za swoje zachowanie. Więc wiedziałem, że gdzieś już jest w innej rzeczywistości w ogóle. Nie wiedziałem jak gdzie, jest jakiś w innym wymiarze. Więc stanąłem w modlitwie. I moja siostra też ostro, modlą, parę dni się o to modliliśmy. I też prosiłem ten zespół z apostolski o modlitwę. Ale sam wiedziałem, co robić. Wiedziałem z tego względu, że Artur kiedyś modlił się o syna, co zrobił. Poszedł, powiedział, precz duchu śmierci w imieniu Jezusa. Wracaj. Ja wiedziałem, co mam zrobić. Widziałem też różne świadectwa właśnie tych pastorów, że tak samo z dziećmi robili, nie? Wyciągali z piekła. Słuchajcie, no siedziałem, modliłem się i rozkazywałem mocy ciemności duchu śmierci i mówię, łapy precz od mojego taty. Mówię, Lucjan Iwaszkiewicz, to masz wrócić do ciała. Rozkazuję ci, to masz wrócić do ciała, ty się nawrócisz przed śmiercią. To nie jest koniec, mówię. Panie zastępów, ty nie skończyłeś, mówię z moim ojcem. Ja się gorliwie modliłem. Kilka dni, dzięki Bogu, moja siostra przez to naprawdę się nawróciła. Ona do kościoła katolickiego już nie chodzi. Nie! No i dobrze, fajnie, super. Wiecie co, modliłem się jakiś czas, pamiętam, na językach i nagle miałem takie widzenie miałem duchowe, że duch wrócił do ciała. Ale do tej pory tak mam, że w ogóle nie ma kontrastu, że te widzenia nie są takie jakby w pełni, nie? To one są takie zamazane są, nie? I nie do końca byłem pewien, o co chodzi. I pamiętam, że w ten sam dzień moja siostra do mnie zadzwoniła z Holandii, że babcia była w szpitalu u taty i tata ją złapał za rękę. Ja mówię, o, coś dobrego. I przyśnił się sen kolejny, że tata mojej babci przynieść rybę, dwa kawałki ciasta i kawę. Czyli coś takiego. Może bez tej kawy, nie wiem. I chodzi tutaj o to, że to było albo pożegnanie, albo przywitanie. No więc ja się nastawiłem, że wiedziałem, że to jest pożegnanie. Moja siostra, nie, dalej, bo walczymy, wyciągamy, bo on będzie żył, będzie zdrowe, nogi, wszystko będzie zdrowe. Ja wiedziałem, że już chyba nie bardzo, nie? Ale słuchajcie, no i co się okazało? Okazało się, że zmarł tata. I siostra dzwoni, że jedzie, że już jest, że była i mówi, Dawid. Mówię, no, ona mówi, kurde, tak się bałem go zobaczyć. Mówi, tyle lat chlał, był na swojej opuchnięty. Kurczę, no bałam się. No ja mówię, wiem, też bym nie chciał go widzieć. Wiesz o co chodzi. Ona mówi, kurde, ale jak go zobaczyłam. Ty, on był 10 lat młodszy. On był 10 lat młodszy. Ja mówię, i mówię, niemożliwe. Mówię, o kurde, to jest w ogóle cud. Babcia, jak go zobaczyłam, która tam przychodziła do szpitala, nie? To brała ręce, nogi, ludzie, to na pewno ty. Nie, to nie, to twoje nogi, co? A on uśmiechnięty, na boczku sobie w ogóle odpoczywa. Leży już w niebie, znaczy, no wiecie, o co chodzi. I powiem wam, pojechałem na pogrzeb, otworzyli trumnę, ja ją zobaczyłem, mówię, wow, naprawdę fajny facet. Mówię, mój tata, ale fajnie, piękna buzia, odwrócony, uśmiechnięty, mówię, szkoda, że takiego cię nie znałem, mówię. I wiecie, cieszyłem się, łezka się nie pokropiła, moja siostra też nie popłakała, tylko ciotka i babka. Ty sekta, jesteś sekta w ogóle, no nie chciałem uwierzyć, a mówisz, tak jest szczęśliwy, wiem o co chodzi, próbowaliśmy, no nie chciało uwierzyć, no. No nie poradzimy, tylko wybaczyliśmy sobie wszyscy razem za stare dzieje. I w ogóle dziękuję Bogu, że jestem tutaj w tym kościele. Zawsze chciałem tutaj być. Też popełniłem wiele błędów. Dziękuję za świętą pokutę. Dziękuję za dar przebaczenia. Wszyscy jesteście wspaniałymi ludźmi. Nie wiem, czy coś mi nie wyleciało przypadkiem. Chyba nie. No po prostu. Dzięki. Amen.